Witamy wszystkich w kolejnym vlogu, panie majster. Witam wszystkich. Farmer na warsztacie, ale na szczęście nic się nie zepsuło, tylko będziemy go uzbrajać w skarpety, nie? Łańcuchy. Łańcuchy, no takie. Może drzwi, może będzie lepiej widać. Od MTZ-a, z tylnych kół. One chyba nie są kompletne, aczkolwiek nie jestem pewny. Mierzyliśmy szerokość opon. To w farmerze są ciutkę szersze, tam gdzieś może centymetr, może do dwóch maksymalnie. Więc stwierdziliśmy, że założymy, bo jest lipa trochę. Przy odśnieżaniu to tam przy odśnieżaniu, bo farmer tam no też tam trochę odśnieża. Ale czy wyciągnąć kogoś, jeżeli jest ślisko? No i najważniejsza sprawa, po prostu jest kiepsko z wjazdem do obory. Tam jeszcze o ile pod górkę można, sypaliśmy po prostu żwirem, czy tam popiołem, czy tam piaskiem, to szło. Ale na skosie jest lipa, bo się po prostu ślizga. A ja wjeżdżam pod skosem, bo paszowóz stoi na wjeździe tym głównym. No i stwierdziliśmy, że to nam dużo pomoże. Był plan też, że może przykręcić tam ze 4 łańcuchy, poprzez felgę przełożyć, ale jeżeli są te, no to te zrobimy, już będzie na po prostu dłużej. A później zrzucić, no to też nie będzie problem. Już na przyszły rok tylko zarzuci się, najwyżej będzie tak samo jak w tym roku i będzie po problemie. Musimy ściągnąć błotniki, bo farmer był poszerzany i podejrzewam, że te łańcuchy, znaczy obracaliśmy go na tutaj na felgach i mogłoby być później. Po prostu farmer by miał nowe błotniki. O właśnie. Więc my tutaj skręcamy błotniki, zakładamy łańcuchy, zobaczymy jak nam to pójdzie. Mieliśmy sprzątać warsztat, żeby MTZ-a wprowadzić, ale to jest ważne i ważne. O to właśnie chodzi. Dobra, biorę się za kręcenie. Co tam majster namajstrowałeś? Łańcuchy założyłem, znaczy na jedno koło. No, także błotniki szybko zostały odkręcone po dwie śrubki. Już z tej strony łańcuch jest zrzucony. Zostało go tylko no dobrze przykręcić, naciągnąć i przykręcić, bo tutaj mamy takie, widzicie, taką złączkę, ale tak coś mi się wydaje, że ona już chyba trochę swoje wysłużyła i lepiej będzie, jak włączymy to na śrubę. Tak było też z trzech pozostałych stron, więc tak to wygląda. No i mamy łańcuchy założone. Test był w śniegu. Jest ok. Myślę tylko, że można byłoby jeszcze naciągnąć, bo się trochę ułożyło, to jednak jakiś luz się zrobił. Ale to nie dzisiaj chyba. Najwyżej się jeszcze chwilkę pojeździ, tak nie za szybko, żeby nic się nie stało. No i po prostu się naciągnie. Może się dzisiaj jeszcze coś będzie woziło. Może wylecia lakom czy coś. To się najwyżej wtedy pojeździ chwilkę i później się pociągnie z tej strony. Z prawej strony jest lepiej. Myślę, że tutaj chyba nie trzeba go naciągać, aczkolwiek zobaczymy też po jeździe. Można byłoby naciągnąć. Fajnie by było, jakby tu były naciągi takie, jak widziałem przez środek z tej strony, by to naciągnęło lepiej. Ale to zobaczymy jeszcze, czy może damy jakiś kawałek łańcucha, jakoś to ściągniemy. No nie wiem, w każdym bądź razie na chwilę obecną tutaj na przydomowe sprawy jest ok. Nic tu się nie będzie działo. Więc nie wiem, jak wy myślicie, czy go podciągać, czy go nie podciągać. Troszkę jest luźny, zawsze by było lepiej, jak byłby naciągnięty, żeby się nic o nic nigdzie nie zaczepiło. Zaraz zaczepię łyżką krokodyla. Chyba trzeba cielakom przywieźć belkę. I co, majster? Lepiej chyba, co? Trzeba założyć szufę i jakaś droga śnieżna. A chyba trzeba będzie później, bo już się dowiemy. Na razie jeszcze nie wieje, to tylko jak pada trochę, to tam pół biedy, ale może tego nie widać tak na nagraniu. Ale już pada całkiem tak spoko. No bez błotników całkiem inaczej wygląda. Mały, ale wariat. A także łańcuchy to bardzo dobra sprawa. O, patrzcie, CSTR poleżał chwileczkę, już biały. No i także jeżeli ktoś by chciał, to mam dwie suczki do oddania, takie jak Chester będą z wyglądu. Dwie zostały jeszcze, znaczy się jeszcze nie teraz, gdzieś może za miesiąc, tylko koło, nie wiem ile one
muszą mieć, żeby je już można było oddawać. Teraz mają 3 tygodnie. No i co? Coś jeszcze miałem powiedzieć. A standardowe, jeżeli chciałby, ktoś by potrzebował belki, słomę, bądź znaczy siano, kiszonkę, słomę, bądź zboże, to mamy mieszanki sporo, jęczmienia i żyta trochę, owsa sporo, więc zapraszam. Przyczepa samozbierająca jeszcze nie sprzedana, także też ta klasowska do sprzedania jest, jakby ktoś potrzebował, bo chcemy sprzedać, kupić Forschmitta troszkę większy, jak do kukurydzy będzie. No i co, w sumie Chesterek pogonił za kikiem. W sumie to na razie to będzie tyle. Chyba że coś jeszcze może tutaj nagramy później z odśnieżania. Co tam gadasz za kłopoty? Jak zwykle coś gadam. Trzeba będzie go stąd zabrać i tego żona wprowadzić pewnie, ale może nie wiem, czy teraz, czy później. Zobaczymy, może w sumie teraz na razie nie, bo trzeba będzie pewnie drogę przelecieć jeszcze. No, nikim przyjadę. No, dobra. Na razie będziemy kończyli. Co tam, majster, jak myślisz? Łańcuchy chyba dobra sprawa, co? Ukaże się w piątek przy poszowozie, aczkolwiek tutaj jak jeździłem, woziłem słomę cielaków i podgarniałem bornik na płycie, tutaj właśnie też u młodych. No to jest naprawdę dużo lepiej, żebym wiedział, że to tak niedużo, wcale niedużo roboty. I że jednak ta zima nas zaskoczy, no bo kto to wiedział? Co roku też miała być zima stulecia, tak zwana, i co, i nie było. A tutaj jednak tak wyszło, to byśmy wcześniej założyli te łańcuchy. No ale jeszcze ma być trochę zima, tym bardziej zanim ten śnieg zejdzie i trochę wystarczy mrozu, to wszystko zaraz będzie się ślizgało. Więc się przydadzą łańcuchy. Potem na błoto. No a my kończymy odcinek, także łapka w górę, subskrybujcie i dzwoneczek i komentujcie. 10 tysięcy subskrypcji to mało dla siebie? Nie no, dla mnie to bardzo dużo. Jeszcze właśnie muszę zmontować odcinek z Q&A na 10 tysięcy. Ale to się zmontuje.